Cześć, witam. Witam wszystkich na kanale Bike My Life. Dzisiaj będzie odcinek strony technicznej, jak serwisować swój skuter. Ja go serwisuję sam, nie oddaję do serwisów, więc wymieniamy olej silnikowy i wymieniamy olej w przykładnie. Do tego będziemy potrzebowali. Ja na przykład w moim przypadku zakupiłem korek. Wylewa. A to jest też ten korek i tam olej możesz spuścić. Więc taki korek, klucz na 12 do przykładnie, do oleju w przykładnie, klucz na 17, żeby odkręcić właśnie ten korek. Strzykawka. Strzykawka, dalej pokażę po co ona jest. Lejek, olej do przykładnie i olej silnikowy. Potrzebujemy taki pusty pojemnik na zużyte oleje, potem przelejemy to w tą butelkę. Rzecz jasna, u mojego kumpla w warsztacie ja to zutylizuję. Tak, no dobra. No więc teraz, no i wymianę oleju robimy tylko i wyłącznie, kiedy silnik jest rozgrzany. Właśnie on się rozgrzewa. Ja już przyjechałem tutaj kawałeczek, więc zaraz się rozgrzeje. No cóż, do dzieła. No dobra, do dzieła. Tutaj przy tym wzlewie tam będzie taka sprężynka z takim filterkiem, więc on spadnie pewnie nam kurna tutaj, jak go odkręca. Najpierw wlew odkręcamy. Odkręcamy wlewik. Tak. Jest ok. Tak. I teraz odkręcamy sam ten. W moim przypadku to jest właśnie, muszę odkręcić to, bo mam gwint zerwany. Muszę odkręcić to właśnie oto tym kluczem, tak zwanym gazowym. Dobra, zaraz to się tu zacznie lać. Pamiętajmy, że to jest, że tam jest sitko. O, właśnie takie coś. Widzicie? O. Siateczkę. No dobra, ładnie nam olejek spływa, więc zaraz to będziemy. No właśnie, a to jest korek oryginalny. To jest korek oryginalny. W którym jest, no w sumie on ma już 6 lat, to jest 15 rok, więc trochę było odkręcanie, wymienianie tego oleju, a niestety, a to ponoć częsty element do wymiany. No dobra, to niech sobie spływa. W sumie tutaj w 125 wchodzi 900 ml. Do przykładnie można władować do 180. Od 160 do 180 ml można do przykładnie wlewać. Tak, dobra. Ok. Sitko. Z tym. Pyk. No i dobra. Są te korki chińskie, cena jednego 8,50, więc jak facet powiedział, że to jednorazowe. Odkręcić. No, na czymś muszą zarabiać. Po prostu jakby z przyczyn wiadomych. Tak, dobra. I teraz. Dobra. I teraz przez ten otwór
wlewamy olej silnikowy. Tak. Właśnie po to jest lejek. No dobra, to wlaliśmy tam olej. Teraz zakręcamy szczup. Tylko uwaga na gwint, żeby go kurwa nie zerwać. On też tak jakoś się wkręca tutaj. Trzeba trafić. Tak, no a teraz przechodzimy do części drugiej. Olej w przykładnie. Tak, no dobra. Tutaj odkręcamy najpierw tą śrubę, żeby nam olej ładnie się spuścił. Żeby nie było żadnych przeciwwskazań. Żeby ten olej nam gdzieś przestał uciec. Tak. Teraz odkręcamy, no to tutaj jakieś 180 gram, więc tam 190-180. To jest sprawa w ogóle, powiedzmy, delikatna. Pyk, pyk, pyk i po problemie. Pamiętajcie, że zmieniamy olej na rozgrzanym silniku, jak jest silnik rozgrzany. W przeciwnym razie będzie dupa. No olej to przykładnie, on śmierdzi charakterystycznie. Tak, dobra. To się niech tam leje, no kolorku takiego zielonego jest. No, a będziemy wlewać tędy. Pyk. Dobra, trzy kapki gotowe. Co u nas tam? Z tym olejem. O kurwa. Się wiatr wieje. Zakręcamy ten korek. Teraz tak, dociągamy, ale z wyczuciem. Tak normalnie, żeby śruby nie urwać. Rzecz jasna. No dobra, teraz tak, jedziemy z pierwszym wariantem, czyli wlewamy 100 ml. Poszło. Tak. Dobra, stówka. Poszła. 100 i jeszcze mamy. Dobra. I wlewamy jeszcze 80. Dobra, okay.
teraz zakręcamy kropeczkiem. W sensie śrubą. Można tak nazwać, że to jest kropeczek. Dobra. Teraz zbieramy tutaj narzędzie różnego typu. Tak propos, chciałbym podziękować Damianowi Obłuskiemu za pożyczenie tych kluczy. Teraz przelewamy tutaj brudny olej. Zbieramy ze sobą. No i dzisiaj go umyłem, nie? Więc... dzisiaj jest czysty. W miarę. No cóż, zbliży się godzina 12, jadę do domu się przebrać. I będę wyjeżdżał do pracy. Dzisiaj piątek, może coś będzie fajnego. A może dzisiaj nagram nawet. No dobra, to do zobaczenia. Tak się wymienia olej w skuterze. Kimco 125 Agility Kusipie. Wszystkim dziękuję za uwagę i do zobaczenia.